W rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę wspominamy niewinne ofiary masowych wywózek na Syberię. Dziś Światowy Dzień Sybiraka. Obchody odbyły się także w Raciborzu. Bo od września, od 17 muszą drogą znów przed każdy z nas. Przez lud spod Biegura Północnego, przez Lubiankę, przez Katyński Las. Na nieludzkiej ziemi znowu polski drak wyznaczyli bezimienne krzyże. Nie zatrzymał nas czerwony kat, bo przed nami Polska coraz bliżej. Wszystkim organizacjom młodzieży Poczcie Sztandarowej, gości, którzy nas zaszczycili swoją obecnością. Wszystkim bardzo serdecznie zobaczyłem za złożone kwiaty, wieńce, znicze. Serdecznie dziękujemy. Wśród nas są już tylko ci Sybiracy, którzy w okresie dziecięcym przeżyli deportację na Sybir. Między innymi Mieczysław Sus. Dziś stojąc pod pomnikiem Sybiraków wspomina nie tylko ofiary, ale także tych, dzięki którym udało mu się przetrwać. O tych ludziach, którzy mi pomogli w przeżyciu tam, gdyż wiadomo, nie było tak dobrze z wyżywieniem jak w chwili obecnej mają małe dzieciaki. Na to wiele osób się składało do przeżycia. Niestety czas robi swoje. Aby pamięć o Golgocie Wschodu przetrwała, kilka lat temu powstał film Nieludzka Ziemia. Historia zesłańców. Wyprodukowany w raciborskiej telewizji kablowej dla Raciborskiego Centrum Kultury dokument opowiada historię kilkorga raciborzan, którzy przeżyli wywózkę. Przyszli, była pierwsza w nocy, no i dali 10 minut na spakowanie się. Było nas troje dzieci. Mama w ciąży i ojciec, dwóch braci, no i ja. Zaczęli stukać do drzwi, otworzyła mamusia, weszli i od razu zaczęła się takie polecenia. Zbieraj się, pół godziny czasu masz, wyjeżdżacie. No i mamusia, w płaczu, mówi, słuchajcie, pan wie, przecież trójkę dzieci mam, jest zimno, gdzie ja pojadę, nie wiedziała, dokąd ma jechać. Ale nie było wiele gadania. Zaczęli plądrować mieszkanie, wyrzucać szaf, czego szukali. Za 10 minut co mogli spakować na sanie i powieźli na stację. Na film zapraszamy dzisiaj, zaraz po wiadomościach raciborskich. Jest odczepiony.